To jest jedyna jakaś taka niespodzianka in minus. Mamy kadry na mundial. Czesław Michniewicz ogłosił zespół 26 piłkarzy, którzy pojadą na mundial w Katarze. Oczywiście z zastrzeżeniem, że kadra do FIFA zostanie wysłana dopiero w poniedziałek. W poniedziałek jest fifowski termin. Różne rzeczy mogą się przez ten czas oczywiście zdarzyć, odpukać, żeby żadnych kontuzji nie było. Zobaczmy zatem, jak wygląda kadra na mundial. Mamy już grafikę, zanim sobie o tej kadrze porozmawiam z naszymi gośćmi. Bramkarze: Drągowski, Skorupski, Szczęsny. Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Kasz, Glik, Gumny, Jędrzejczyk, Kiwior, Wieteska, Zalewski. Pomocnicy: Bielik, Frankowski, Grosili, Jakub Kamiński, Krychowiak, Skóraś, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Żurkowski. Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Karol Świderski. Oto 26-osobowa kadra, reprezentacja Polski na mundial w Katarze. Komentujcie, czy ta kadra wam się podoba, kogo wam w tej kadrze brakuje. Mamy już sondę, w której zachęcam, żebyście wzięli udział. Kogo najbardziej brakuje ci w składzie reprezentacji? Kamila Grabary, Tomasza Kędziory, Dawida Kownackiego czy kogoś innego może. Mamy na łączu wciąż pana Jana Tomaszewskiego, w studiu wciąż Maciej Szczęsny. Dzień dobry panowie jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janku, bardzo proszę pana najpierw o komentarz. Jak się panu podoba wybór Czesława Michniewicza? Tu już nie ma co mówić o jak mi się podoba czy nie podoba. Wybór został dokonany. Ja będę stał przy swoim. Uważam, że nie powinien w tej kadrze być Jędrzejczyk. Dlaczego? Dlatego, że nie miał żadnych międzynarodowych, jakby to powiedzieć, konfrontacji. I jest zawodnikiem tylko i wyłącznie klubowym, na podstawie klubowej gry. Nie przekonuje mnie tutaj stwierdzenie selekcjonera, który mówi: on miał być powołany już na mecz ze Szwecją, tylko złapał kontuzję. Przepraszam, panie trenerze, ale po meczu ze Szwecją było 6 spotkań w Lidze Narodów i na żaden z tych meczów nie został powołany. Czyżby tu jakiś z kapelusza zawodnik został? I dla mnie to jest jedyna jakaś taka niespodzianka in minus. Jeszcze raz podkreślam in minus, bo nie wyobrażam sobie jego gry w meczu z kapitalnymi, technicznie zaawansowanymi Meksykanami czy jeszcze lepszymi Argentyńczykami, bo tam no, będzie dochodziło do fauli w obrębie pola karnego, a to jest bardzo niebezpieczne. Ale już powołał. Teraz jest tylko jeden problem. Czy poceluje w jedenastkę? Bo można powiedzieć to, co powiedział selekcjoner: reprezentantów mamy. Zgadza się, ale reprezentacji nie mamy. I to jest wszystko. Panie Maćku, kogo panu brakuje najbardziej w tej drużynie? Chyba Dawidowicza, tak mi się wydaje. Przy czym, no, tak, no, nie ma Karbownika, który ostatnio naprawdę świetnie gra i moim zdaniem jest bardzo wszechstronnym piłkarzem na lewej stronie. Też uważam, że jeśli szukać graczy, którzy charakteryzują się umiejętnością grania na co najmniej dwóch pozycjach, no to on by do tego pasował. Ale no, zaskoczony jestem najbardziej brakiem Dawidowicza. Natomiast obecność w kadrze wyjeżdżającej na mundial Mateusza Wieteski, no to jest dla mnie szok. Przyznam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Ja przyznaję, że mówię to na podstawie tego, co widywałem regularnie, póki Wieteska grał w naszej lidze. Ja zawsze byłem zdziwiony, że on trafił do warszawskiej Legii i że w niej w większości meczów wychodził w podstawowym składzie. Dla mnie to był piłkarz, który swoimi umiejętnościami, zdolnościami, ale nie tylko zdolnościami technicznymi, ale również zdolnością przewidywania gry, umiejętnością ustawiania się, odbiegał od
od reszty w Legii, która wówczas no, grała niewybitnie. Także już wówczas miałem wątpliwości związane z tym, co Wieteska robi na boisku na Łazienkowskiej, a co dopiero, co on będzie robił w Katarze. No, ja sobie przyznaję się, że sobie tutaj zrobiłem listę już z tych powołanych 26, których widzę jako podstawową jedenastkę w meczu z Meksykiem, o ile jakieś nieszczęścia nie nastąpią, zwłaszcza zdrowotne, ale też wytypowałem tych sześciu, którzy będą musieli usiąść na trybunach. No i Wieteska wśród tych sześciu trybunowców, tak? Prym wiedzie. I jestem przekonany, że on w żadnym meczu nie znajdzie się nawet na ławce rezerwowej, więc nie rozumiem tego powołania, ale dodam, że o ile na mojej liście Artur Jędrzejczyk był, o tyle zupełnie nie rozumiem tego, że selekcjoner jeszcze niedawno publicznie deklarował, że będzie powoływał sześciu stoperów, bo to, że zrezygnował z jednego z czterech bramkarzy, których miał rzekomo powoływać, to akurat dobrze. To akurat mnie nie dziwi. Natomiast twierdził, że powoła sześciu stoperów. Moim zdaniem powołał pięciu: Glik, Bednarek, Jędrzejczyk, Kiwior, Wieteska. No to jeżeli zrezygnował z szóstki, bierze piątkę i w tej piątce znajdują się i Jędrzejczyk, który, jak mówiłem, na mojej liście był, i Wieteska, no to jestem mocno zdziwiony. Ale w ogóle z tych powołań wynika mi, że będziemy grali w każdym meczu z definicji trzema środkowymi obrońcami i dwoma niebocznymi obrońcami, tylko po prostu dwoma wahadłowymi, których zadaniem będzie bieganie po tym wahadle, właśnie takim 90 metrów, tak, od piątego metra, od jednej linii końcowej do piątego metra, do drugiej linii końcowej. Odważne, no ale wiadomo, że najlepszą formą obrony jest atak. Życzę, żeby to się powiodło. No a z takich zawodników, których mi po prostu zwyczajnie żal, że w tej kadrze się nie znajdą, ale sam go też ostatnio skreśliłem, mimo iż na mojej pierwotnej liście był to Mateusz Klich. Jego jest mi po prostu żal, bo uważam, że to był przez wszystkich selekcjonerów, którzy go powoływali, niedoceniany piłkarz. Nie miał zbyt wiele szczęścia w reprezentacji. Te mecze, w których grał, nie układały się, ale moim zdaniem drużynie się nie układały, ale moim zdaniem nie przez niego. Inteligentny, silny, sensowny facet, którego mi jest po prostu zwyczajnie po ludzku żal. Panowie, na naszym czacie dzieje się bardzo dużo. W ogóle zachęcam was do tego, żebyście komentowali, pisali, no i zadawali również pytania naszym gościom. To jest idealny moment, żeby pytać naszych gości o co tylko chcecie związanego z reprezentacją Polski. Łukasz, Tomasz Czaplicki, nie wiem co robi w kadrze Jędrzejczyk, Wieteska, Grosicki. Łukasz Sknadaj, Grosicki to pomyłka. Martin Kocur, Kozłowski gdzie? Jedyny, który umie prowadzić piłkę. Mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości. Panie Janku, jak dużo u pana jest wątpliwości, czy Michniewicz dobrze wybrał i czy ta drużyna Michniewicza po prostu da radę na mundialu? Tak jak powiedziałem, zobaczymy, czy poceluje wyjściową jedenastkę. Jeśli poceluje i ta drużyna będzie grała, bo to, co Maciek powiedział, będzie, ja się zgadzam, trójką stoperów, tych dwóch wahadłowych, czyli będziemy grali, jak się będziemy bronili, piątką w defensywie, bo ci wahadłowi od razu będą obrońcami, jak będziemy się atakowali, to będziemy grali 3 i teraz 6 czy 5-2. I to jest najważniejsze w tej chwili pytanie. Czy będzie grało 3 pomocników, 6, tak jak w Bayernie Monachium było 6 tych harcowników i Lewandowski, czy wystawi, powiedzmy, Świderskiego, bo w tej chwili drugim napastnikiem Dla mnie osobiście po Lidze Narodów jest Siderski. Tutaj nie powinno być moim zdaniem piątka za piątka. Jeśli już
ktoś mógłby być ten czwarty, to właśnie czwarty powinien być Kownacki. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć. No, w tej chwili nic już nie zmienimy, a musimy, przepraszam, dmuchać w jedną trąbę i życzyć, żeby ta drużyna zaprezentowała się jako drużyna w pierwszym meczu z Meksykiem. Póki co ja tego nie widzę. Janku, jeśli pozwolisz, to ja ci zadam pytanie. Nie wiem, czy już zrobiłeś takie porównanie, czy miałeś na to czas, ale zrobiłeś porównanie tej kadry, która została przed chwilą ogłoszona, i swojej szesnastki. Czy wszyscy z twojej szesnastki typowanej jeszcze przed konferencją znaleźli się w ogóle w 26-osobowej kadrze? Bo wydaje mi się, że tak. Dawidowicz na pewno wypadł, prawda? Z twojej szesnastki. Nie, ja Dawidowicza nie miałem. Nie? Przepraszam. Ja miałem szesnastkę, którą przeczytam. Szczęsny, Bereszyński, Kasz, Glik, Kibior, Bednarek, Zalewski, Skóraś, Bielik, Żurkowski, Krychowiak, Szymański, Sebastian Szymański, Zieliński, Kamiński, Lewandowski, Świderski, Milik. Lewandowski, Świderski. Miałem tą szesnastkę. No, czyli wszyscy są. Wszyscy są, tak. Idealnie się tutaj to... Szesnastce są, ale jeszcze raz podkreślam. Teraz jest najważniejsza nie tylko jedenastka, to znaczy jedenastka jest najważniejsza, która wyjdzie, ale jakim systemem zagra 3-6-1 czy 3-5-2. Moim zdaniem powinniśmy grać 3-6-1, Roberta zostawić, on sobie tam da radę, natomiast przy tej szóstce mamy jakąś taką gwarancję na to, że z tyłu zagramy na zero, bo pierwszego meczu z Meksykiem nie możemy po prostu przegrać. Jak będzie remis, też się nic nie stanie, ale przegranie tego spotkania może mieć fatalne skutki, dlatego tutaj oczywiście atak jest najlepszą obroną, jak to się mówi, ale póki co trzeba zadbać o to, żeby oni w środku pola, tak jak wczoraj podobno zrobili z Irakiem, w środku pola mieli 80% gry. I to oni grali w rezerwowym składzie również, ale to świadczy o tym, jaką oni preferują grę. Czyli w środku pola będą się starali opanować. Jeśli zagramy 5-3-6-1, to może ci wahadłowi trochę zniwelują się, nie będą się wracali i nie będą kryli, jak to się mówi, murawy. Bo tylko taką grą możemy z nimi walczyć i wygrać. Bo Meksykanie są tacy, że im jak się odbierze ochotę do gry i nie będą przy piłce, to oni słabną. Jak się im da rozpędzić, to technicy oni są na pewno lepsi od nas i mogą nas rozrobić. Mamy, drodzy panowie i szanowni widzowie, mamy już kolejną sondę. Największe nieporozumienie w kadrze Michniewicza to Jędrzejczyk, Wieteska, Grosicki czy ktoś inny. Zachęcam do wzięcia udziału. Na to pytanie odpowiemy sobie, panowie, za chwilkę, bo mamy już, słyszę, połączenie z Michałem Skibą. Jest połączenie, czy nie? Pytam reżyserki. Jeszcze nie mamy połączenia z Michałem Skibą, dlatego teraz porozmawiamy sobie o tej sądzie. Największe nieporozumienie, panie Maćku. Jędrzejczyk, Wieteska, Grosicki, czy ktoś inny, pana zdaniem? No nie, ja uważam, że Mateusz Wieteska to jest dla mnie absolutnie największe zaskoczenie. No chyba, że nabył jakichś takich zdolności niemal cyrkowych, że nas na mundialu olśni, ale mówię to z przekąsem. Panie Janku, największe nieporozumienie. My tutaj mamy Jędrzejczyka.